Zastanawiając się nad tym, o jakiej osobie powszechnie nieznanej chciałbym nakręcić film dokumentalny, starałem się znaleźć odpowiedź na pytanie, kim tak właściwie są dla nas bohaterzy naszych czasów. Po długich przemyśleniach doszedłem do wniosku, że są to osoby, które często z wielkim wysiłkiem starają się walczyć o wartości i prawdę, a także znaleźć rozwiązania na problemy, które stawia przed nami otaczający nas świat. I w obecnej pandemicznej rzeczywistości takimi osobami są niewątpliwie naukowcy. Często osoby pracujące gdzieś tam w cieniu wielkich celebrytów naukowych występujących w mediach, ale cały czas skrupulatnie dążący do celu. Często bezradni. Bezradni wobec wielkiej fali fake newsów, nieprawdy, źle rozumianych faktów, czy po prostu zwykłej ignorancji, która zalewa nas między innymi drogą social mediów. Wiary, sensu. Pomimo tego są oni w stanie jednak ciągle dążyć do celu i szukać odpowiedzi. Szukać odpowiedzi na to, jak sprawić, aby nasze życie stało się lepsze. I myślę, że właśnie teraz, w tym momencie, jesteśmy w stanie wyjątkowo mocno docenić to, w jaki sposób widzimy i czujemy efekty ich pracy. Dlatego też uważam, że zasługują oni na to, aby uczynić opowieść o nich dość bardziej przystępną. Nie hermetycznie zamkniętą, jak do tej pory, gdzieś w świecie artykułów naukowych, doniesień, które często gdzieś tam zasłyszymy w mediach, ale przez to, poprzez pokazanie, jak wygląda ich codzienność, jak wygląda ich praca, a przez to możliwość postawienia ich jako tego symbolu wartości. Wartości prezentowanych również przez bohaterkę filmu Kraina Miodu, Hatice, która korzystając z wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, potrafiła cierpliwie i dzielnie walczyć pomimo bezradności, wobec której uważam, że to właśnie jest bohaterstwo naszych czasów. Odwaga i chęć walki o prawdę i objaśnianie skomplikowania tego świata.